witam na pierwszym wykładzie dzisiejszego dnia i zaczniemy od podstaw, czyli będzie trochę historii myśli ekonomicznej, ale będzie już też trochę analizy ekonomicznej w sensie ścisłym i jakichś takich pierwszych kroków w tej analizie ekonomicznej, jakie możemy poczynić. Będą to rzeczy, które z pewnością są Państwu raczej dobrze znane, ale i tak uważamy, że warto jednak te podstawy wyłożyć w jasny i przejrzysty sposób, żeby przy zagadnieniach bardziej skomplikowanych kwestie podstawowe nie nastręczały problemu. I będziemy dzisiaj starać się mówić o czymś, co w ekonomii było nazywane teorią wartości, bo ludzi jednak odkąd spotkali się z gospodarką rynkową i systemem cen, to zaczęło interesować to, skąd te ceny się biorą, czy są jakieś reguły, które możemy odkryć, które mówiłyby o tym, dlaczego jedne towary są warte więcej od drugich. Tak? I stąd było pytanie, co jest źródłem wartości dóbr na rynku? Inaczej mówiąc, skąd biorą się ceny dóbr? I pierwszym poważnym, systematycznym badaniem w tej sprawie zajęli się ekonomiści, których dzisiaj nazywamy ekonomistami klasycznymi, czyli na przykład Adam Smith czy David Ricardo. I wedle tych ekonomistów źródeł wartości dóbr, tego skąd biorą się ich ceny na rynku, musimy szukać w kosztach ich wytworzenia. I ta właśnie kosztowa teoria wartości, szczególnie pod postacią tak zwanej laborystycznej teorii wartości, czyli tego, ile pracy jest potrzebne do tego, żeby jakieś dobro wytworzyć, było pierwszym poważną próbą zmierzenia się z tym problemem, bo wytłumaczenia tego, skąd biorą się ceny dóbr na rynku. I co jest też charakterystyczne dla tej szkoły klasycznej, to ci ekonomiści próbowali wytłumaczyć, skąd bierze się cena chleba jako takiego, jakby jako całego agregatu, moglibyśmy powiedzieć, jako dobra w ogóle dostępnego na rynku. Tak? Czy jakby dlaczego cena stali jest wyższa od ceny węgla, etc. Więc jakby zajmowali się całą pulą dóbr dostępnych na rynku, co jak zobaczymy jest jednym z problemów tejże teorii wartości. Ponieważ jeśli zaczniemy sobie nieco więcej myśleć o tej próbie rozwiązania problemu, mianowicie, że ceny dóbr na rynku są wyższe albo niższe, bo wyższe albo niższe były koszty ich wyprodukowania, to mogą pojawić się jakieś takie wyraźne anomalie od tej reguły, bo jakby sama ta obserwacja jest poniekąd trafna, tak? Jeśli jakieś dobro ma niskie koszty wytworzenia, a jego cena jest wysoka, to przedsiębiorcy, widząc taką możliwość do zarobku, zaczynają wykupować jeszcze więcej tych czynników produkcji, podbijając ich ceny, dostarczając jeszcze więcej dobra na rynek finalnego, obniżając ich ceny. I koniec końców istnieje rzeczywiście taka tendencja do tego, żeby cena dóbr na rynku była równa jakby składowej sumie kosztów, które się na niego wytwarzają. Więc jakby była tutaj ważna jakaś obserwacja empiryczna za tą teorią wartości stojąca, którą widzimy w realnym świecie na co dzień. Natomiast pojawiają się przypadki dóbr, z którymi ta teoria wartości nie potrafi sobie poradzić. Na przykład mamy tak zwane dobra nieodtwarzalne, czy dobra unikatowe, tak? Bo jakby chleb można produkować codziennie i cały czas jest to dobro, które byśmy uważali, że jest to podaż tego samego dobra. Natomiast
Na przykład nie wzrośnie już produkcja obrazów Leonardo da Vinci, chociaż no może zły przykład, tak, bo kilka lat temu niby odkryto kolejny, który przypisano Leonardo da Vinci'emu i właśnie jest teraz najdroższym obrazem w historii świata, ale jakby no sam da Vinci już nie żyje i nie namaluje kolejnych obrazów. A jeśli zastanowimy się, dlaczego obraz tam Salvator Mundi, bodajże tak ten ostatnio odkryty się nazywa, dlaczego on osiąga obecnie cenę rynkową liczoną w dziesiątkach milionów dolarów, to odwołanie się do kosztów wytworzenia tego obrazu nam wiele nie pomoże. No, płótno, farby nie są to rzeczy, które byłyby warte dziesiątki milionów dolarów. I w przypadku takich właśnie unikatowych dóbr wyraźnie widać, że ta teoria wartości no co najmniej nie jest uniwersalna, tak? Nie może nam wytłumaczyć wszystkiego. Jest tu cały czas jakaś ogromna nadwyżka między tym, jakie były koszty wytworzenia dobra, a tym, za ile te dobra są sprzedawane na rynku. Jeśli jeszcze bliżej tej teorii wartości się przyjrzymy, to możemy zobaczyć kolejne problemy, bo można by argumentować, że próba wyjaśnienia cen dóbr przez odwołanie się do ich kosztów to jest tylko przesunięcie problemu o poziom dalej, ale nie rozwiązanie tego problemu. O co mi chodzi? Mianowicie o to, że koszty też są jakimiś cenami, tak? Jeśli mamy koszty pracy, koszty surowców i tak dalej, to też są ceny jakichś dóbr czy usług, które można na rynku kupić. Więc wyjaśniamy jedne ceny finalnych dóbr konsumpcyjnych, odwołując się do kolejnych cen, cen półproduktów, surowców, usług pracy, ale jakby cały czas pozostaje nam problem, skąd wzięły się z kolei te ceny. Tak więc jakby mówimy, że ceny biorą się z kosztów, ale koszty to też są ceny, więc jakby można by powiedzieć, że rozumujemy tutaj w jakimś błędnym kole i nie potrafimy tak naprawdę tych kosztów wyjaśnić. I w końcu jakby ekonomiści klasyczni nie do końca potrafili sobie poradzić z tak zwanym paradoksem wartości. Mianowicie, no, jak to się dzieje, że woda, rzecz niezbędna nam do życia, jest tańsza na rynku niż na przykład diamenty, które są tylko jakimś ozdobnikiem i większość z nas żyje sobie świetnie, nie posiadając żadnego diamentu. I tutaj też to odwołanie do kosztów wytworzenia no, nie było przekonujące w rozwiązaniu tej zagadki, ale na szczęście po ekonomistach klasycznych ekonomia nie spoczęła na laurach, tylko próbowała dalej jednak te zjawiska wyjaśnić i w końcu mniej więcej 100 lat po Adamie Smithie, około 1870 roku, trzech ekonomistów, o których wczoraj Jakub już wspominał, niezależnie od siebie, czyli Jevons, Valera i Menger, przedstawiło satysfakcjonujące do dzisiaj wyjaśnienie tego, skąd biorą się ceny na rynku, czy jakby przedstawienie współczesnej ekonomicznej teorii wartości, można by powiedzieć. I kluczem dla zrozumienia tej teorii wartości, którą sobie będziemy przez kolejnych kilkanaście minut omawiać, jest to, że ludzie w swoich działaniach nie decydują jakby o całej podaży dobra, o całym agregacie, ale o konkretnych jednostkach, które są im w działaniu potrzebne, czyli ludzie ekonomizują, czy jakby działają, używając pewnych krańcowych, marginalnych jednostek. Tak? Jednostka krańcowa to jest jednostka, której nabycie rozważamy,
lub którą chcemy sprzedać. Tak? Jakby jeśli mamy zasób jakiegoś dobra, to myśląc o tym, czy nabyć kolejne dobro, bądź sprzedać jednostkę tego dobra, rozważamy jakby wartość dla nas właśnie tej konkretnej jednostki, czy to będzie jednostka wagowa, czy ilościowa tego dobra, a nie rozważamy całego dobra abstrakcyjnie, tak? Nie handlujemy całym chlebem dostępnym na rynku, tylko chcemy kupić konkretny bochenek chleba, tak? Chcemy kupić konkretną ilość stali potrzebną nam w produkcji, a nie stal dostępną na rynku w ogóle. I właśnie to zwrócenie na to, że ludzie działają, używając pewnych marginalnych jednostek dobra, jest kluczem do rozwiązania tego problemu i stąd nazwa w historii myśli ekonomicznej tego przełomu, czyli mówienie o tak zwanej rewolucji marginalistycznej. I o co w tym wszystkim chodzi? Jak to jakby to, co dalej mówię, jest powiedzmy najbardziej zgodne z tą tradycją, którą zapoczątkował Menger, ale jakby nie jest to jakoś szczególnie sprzeczne z tym, co pisali Jevons i Valera. Natomiast jakby tak pogłębiona analiza działania i kategorii działania, którą teraz będziemy przedstawiać, jest typowa dla tradycji austriackiej. Mianowicie, żeby rozwikłać te nasze problemy, skąd biorą się ceny dóbr na rynku, to najpierw warto się zastanowić nad tą podstawową prawdą, którą w ekonomii jakoś przyjmujemy, mianowicie na tym, że ludzie działają, czyli że wybierają pewne środki, żeby osiągnąć pewne cele. Jakby jest to podstawowa struktura, wedle której ludzie funkcjonują. Tak? Jeśli chcę przekazać jakąś wiedzę czy to uczniom, czy studentom, czy ludziom, którzy oglądają nasze wykłady na YouTubie, to w tym celu na przykład przygotowuję prezentację i układam sobie w głowie wykład. Tak? Są to środki do tego, żebym osiągnął cel. Tak? I wierzę, że istnieje jakieś powiązanie przyczynowo-skutkowe między tym, że ja do tych środków się odwołam, że je wybiorę, a tym, że osiągnę w przyszłości cel mojego działania. I jakby nie potrafimy inaczej myśleć o tym, co robimy, jak właśnie w kategoriach celów i środków. I jeśli bliżej się jeszcze pozastanawiamy nad tym, co to w zasadzie znaczy, że człowiek działa, to wyjdzie nam, że do tej naszej definicji musimy jeszcze dodać kilka kategorii, bo oprócz tego, że ludzie mają cele, czyli pewien stan rzeczywistości, który chcą osiągnąć i tego, że do tego używają środków, czyli mają obraz pewnych narzędzi, których mogą użyć do tego, żeby ten oczekiwany stan rzeczywistości w przyszłości osiągnąć, to ludzie jeszcze działają podług pewnej skali wartości. Czyli ludzie są w stanie sobie wyobrazić różne cele, które są dla nich atrakcyjne, ale muszą te cele szeregować od tych bardziej pilnych do tych mniej pilnych i muszą cały czas decydować się na wybór pomiędzy tymi celami. Tak? I na tym właśnie polega wartościowanie w działaniu, tak, że wybieramy pewien cel bardziej niż inny. Tak? Jakby oprócz tego, że teraz prowadzę wykład na temat rewolucji marginalistycznej, no to mógłbym robić kilka innych rzeczy, które też przynosiłyby mi satysfakcję, ale wybieram właśnie to, ponieważ uważam, że jest to obecnie najbardziej pilny cel z tych, które mam do osiągnięcia. I mówiąc o tej skali wartości, jakby nie musimy sobie jej jakoś tak wyobrażać bardzo sztywną, że jeśli ktoś zrobi nam ankietę
jakie mamy cele na najbliższe 20 godzin, że wypiszemy 100 alternatywnych możliwych ścieżek działania i wiemy dokładnie, jakie one są uszeregowane, ale podejmując każde działanie, niejako zawsze wybieramy pewien konkretny sposób, w jakim używamy swojego ciała i dóbr dostępnych wokół nas i jednocześnie rezygnujemy z innych możliwości, nawet jeśli szczególnie dużo o tym nie myślimy i te utracone możliwości, które wiążą się z każdym działaniem, nazywamy kosztem działania, tak? Jeśli na przykład dla mnie drugą najlepszą opcją spędzania tych trzech kwadransów byłoby, załóżmy, czytanie książki, tak? No to kosztem tego, że obecnie prowadzę wykład, jest to, że nie osiągnę satysfakcji związanej z przeczytaniem kilkunastu czy kilkudziesięciu stron książki. I ludzie po prostu próbują zważyć to, jakie przychody, mówiąc ekonomicznie, osiągną z konkretnego działania. Tak? Przychód to jest pewne uniwersalne zjawisko, to jest to, co utrzymujemy w efekcie każdego działania. Nie musi mieć to formy pieniężnej. I porównują to z kosztami, czyli to, jakich celów tym razem nie osiągną przez to, że zdecydowali się na określoną ścieżkę działania. I działanie jakby zawsze też jest nakierowane na przyszłość. Tak? Gdybyśmy, podejmując działanie, zmieniamy stan świata w przyszłości. Tak? Nie możemy zmieniać przeszłości, możemy tylko zmieniać jej obraz, pisząc historię. A działanie podejmujemy w teraźniejszości, żeby osiągnąć jakiś cel w przyszłości. Dlatego też każde działanie charakteryzuje się też niepewnością. Znaczy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy osiągniemy te cele, które sobie w działaniu zakładamy, czy może okazać się, że jednak przyjęliśmy złe środki, bądź że satysfakcja z celu, który osiągnęliśmy, okazuje się mniejsza niż nam to się wydawało w przyszłości. Jakby gdybyśmy spróbowali sobie wyobrazić działanie bez niepewności, to sama kategoria działania straciłaby chyba sens, tak? Bo wtedy już nie byłoby żadnego wyboru, skoro byłaby pewność, to byśmy wiedzieli, jaka jest linia naszego działania, co osiągamy, co nie. Więc jakby samo mówienie o działaniu implikuje już to, że żyjemy w świecie niepewnym i możemy dokonywać pewnych wyborów. Jakby nie jesteśmy w stanie inaczej myśleć o tym, co ludzie robią, niż właśnie używając takich kategorii. Idąc dalej w tej naszej analizie ekonomicznej, możemy w końcu zdefiniować słowo, którego już od kilkunastu minut używam, mianowicie czym są dobra. Dobra to po prostu są środki, których używamy do osiągnięcia celów i żeby jakiś przedmiot zewnętrznego świata, z którym się stykamy, był uznany za dobro, to potrzebne jest kilka warunków. No, po pierwsze, musimy mieć jakąś potrzebę. Po drugie, musi istnieć jakiś obiekt, który wydaje nam się, że efektem jego użycia będzie to, że ta nasza potrzeba zostanie lepiej lub gorzej zaspokojona. I oprócz tego musimy mieć jeszcze jakąś kontrolę nad tym elementem świata zewnętrznego. Musimy móc go jakoś użyć do tego, żeby go dla naszych celów wykorzystać. Jeśli mamy te wszystkie warunki spełnione, to możemy użyć środka do naszych celów i wtedy możemy powiedzieć, że korzystamy z jakiegoś dobra. I dobro występuje zazwyczaj w jakichś konkretnych jednostkach, które są przedmiotem naszego działania. Jeśli tych jednostek jest więcej niż jedna, to mówimy, że mamy do czynienia z podażem czy z zasobem jakiegoś dobra, którym dysponujemy.
i podaż, czy zasób jakiegoś dobra możemy zdefiniować tak, że jest to zbiór jakichś jednostek tego dobra i one tworzą spójną podaż wtedy, jeśli jest dla nas obojętne, jakby którą z tych jednostek użyjemy. Każda z nich może tak samo przyczynić się do osiągnięcia naszego celu. I człowiek te swoje jednostki dobra alokuje do konkretnych zastosowań. I żeby jakiś może przykład podać, tak, to jakoś często w tych traktatach ekonomicznych takie rolnicze przykłady są podawane, więc tego się możemy trzymać i możemy sobie wyobrazić takie dobro jak koń. I jeśli mamy osobę A, to ta osoba może mieć jakąś skalę wartości, czyli jakieś cele, które może osiągnąć dzięki temu, że użytkuje konie właśnie. I zaznaczmy jeszcze raz, jeśli ktoś ma więcej niż jednego konia, to one tworzą jakby podaż jednego dobra. Jeśli jest dla nas obojętne to, którego konia użyjemy do zaspokojenia której potrzeby. Tak, jeśli by było, że jeden koń się wybitnie nadaje do pracy w polu, a pozostałe nie, no to wtedy byłaby to dwa różne dobra. Tak, byłby koń do prac polowych i konie do pozostałych jakichś naszych celów. Tutaj przyjmujemy w tym przykładzie, że wszystkie konie tak samo nadają się do realizacji, do osiągnięcia wszystkich naszych celów. Więc przykładowo ta osoba A za najbardziej pilną potrzebę, do której może użyć konia, uważa to, że ten koń pomoże przy pracy w polu. Drugim sposobem użycia konia będzie przejażdżka tym koniem do kościoła. Trzecim sposobem będzie zarabianie na tym koniu przez wynajmowanie go do nauki jazdy. Czwartym celem, który można osiągnąć dzięki użyciu tego konia, to będzie to, że można go do celów rekreacyjnych wykorzystać. I najmniej przydatnym dla tej osoby celem jest to, że konia można przerobić na żywność. I człowiek, dysponując jakąś ograniczoną podażą koni, będzie je alokował do tych właśnie różnych zastosowań. I co jest dla nas ważne, to jest to, że z tej samej analizy działania i tego, że ludzie mają skalę wartości i szeregują cele, które mogą osiągnąć, możemy wyprowadzić pierwsze ważne prawo ekonomiczne, które później jest nam niezbędne do tego, żeby wyjaśniać szereg innych, bardziej skomplikowanych zjawisk gospodarczych, mianowicie prawo malejącej użyteczności krańcowej. I to prawo mówi nam, że wraz ze wzrostem liczby jednostek dobra w posiadaniu człowieka, jego krańcowa wartość maleje, tak? Krańcowa wartość dobra, nie człowieka oczywiście, czyli że i w drugą stronę wraz ze spadkiem liczby jednostek dobra wartość krańcowa dobra rośnie. Tak, jeszcze jakby odwołując się do tego naszego przykładu sprzed chwili, jeśli ktoś ma trzy konie, no to alokuje je do trzech najpilniejszych dla niego celów pracy, przejażdżki i wynajmu do nauki jazdy. Jeśli miałby kupić czwartego konia, to ten koń będzie dla niego warty mniej niż trzeci. Wiesz, trzeci koń jest używany do nauki jazdy, a czwarty będzie tylko dla rekreacji rodziny, a jest to cel niżej na skali wartości tej osoby niż właśnie wynajem do nauki jazdy. Więc jakby z samego tego szeregowania wynika, że ten czwarty koń będzie przedstawiał mniejszą wartość niż koń trzeci. Gdybyśmy w drugą stronę analizowali,
to jakby odejmując trzeciego konia, ten drugi, który nam pozostanie, będzie dla nas wart więcej niż trzeci, ponieważ ta przejażdżka do kościoła stoi w skali wartości osoby A wyżej niż wynajem do nauki jazdy. I to prawo malejącej użyteczności krańcowej jest generalnie podstawą tego, o czym zwykle uczy się na kursach ekonomii, bo bez tego prawa malejącej użyteczności krańcowej nie wyprowadzi się prawa popytu czy prawa podaży. To jest raczej prosta konsekwencja tego, że to prawo malejącej użyteczności krańcowej właśnie w ramach tej rewolucji marginalistycznej zostało odkryte i zastosowane do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych, chociaż sama zbitka chyba prawo malejącej użyteczności krańcowej pojawiła się później, dopiero chyba ją stworzył Friedrich von Wieser na początku wieku XX, natomiast samo rozumowanie już jakby było wcześniej właśnie w pracach tych pierwszych trzech ekonomistów, twórców rewolucji marginalistycznej. I dzięki temu, że właśnie zwrócili uwagę na to, że ludzie wartościują, właśnie szeregują te konkretne jednostki dóbr na krańcu, czyli te jednostki, które chcemy nabyć do naszego zasobu lub z nich sprzedać, to w końcu okazało się, że ekonomiści potrafią podać zadowalające wyjaśnienie tego paradoksu wartości, czyli tego, dlaczego diamenty osiągają wyższą rynkową cenę niż woda. Mianowicie no, wszystkie dobra w naszym posiadaniu no, szeregujemy na jednej skali wartości i dlatego też kolejne jednostki wody w normalnych warunkach są dla nas już warte niewiele, tak? Bo jakby dostęp do wody mamy dość łatwy i jeśli już posiadam jedną butelkę 1,5-litrową wody, to korzyść z nabycia kolejnej już dla mnie nie będzie tak duża jak z pierwszej. Już spokojnie przeżyję i będę miał się dobrze dzięki tej pierwszej butelce. Więc w normalnych warunkach nabycie kolejnej jednostki wody sprawi, że osiągnę cel, który będzie już relatywnie nisko na mojej skali wartości. A jeśli na tej skali wartości umieścimy pierwszą jednostkę diamentu, no to może się okazać, że zaspokoi ona cel, który może być bardzo wysoko. Bo na przykład może to być pierścionek zaręczynowy dla ukochanej czy ukochanego. Więc to może być rzecz wyjątkowo ważna w życiu. Ważniejsza niż to, że napije się jeszcze trochę więcej wody, która chwilowo już nie jest mi potrzebna. I właśnie dzięki temu zwróceniu uwagi na to, że wartościujemy nie wodę w całości, tylko konkretne jednostki tejże wody, nie diamenty w całości, tylko konkretne jednostki tych diamentów, to udało się podać rozwiązanie paradoksu wartości, które wydaje się, że zaspokaja ciekawość ludzi do dziś. Drugim ważnym pojęciem, które wiąże się z tym omówieniem podstawowych kategorii działania tych początków analizy ekonomicznej, jest subiektywizm. I ten subiektywizm należy rozumieć tylko w takim wąskim znaczeniu, że ludzie działają podług swoich indywidualnych skal wartości. I to tylko tyle. Nie oznacza to jakichś bardziej daleko idących sądów
poznawczych. Jedyne co mówimy, to to, że źródłem działań i zjawisk gospodarczych są skale wartości pojedynczych osób. Tak? To dzięki temu, że na tych skalach wartości ludzie porządkują te swoje cele od tych najmniej pilnych do najbardziej pilnych, to to jest powodem wszelkich zjawisk gospodarczych, czy to będzie kształtowanie się cen, czy to będzie to, jakie dobra są produkowane i tak dalej. I ten subiektywizm tak rozumiany nie oznacza na przykład, że inni ludzie nie mają wpływu na działającego człowieka. Tak jak najbardziej może to oznaczać, że wyobrażenia o tej skali wartości kształtują się w dużej mierze pod wpływem społeczności, w której żyjemy. Tak, bo to, że jemy codziennie na przykład chleb w takiej postaci, a nie w postaci okrągłych, cienkich placków, no, jest wynikiem tego, że wychowaliśmy się w Europie Środkowej, a nie na przykład w Afryce Północnej. I jak najbardziej to środowisko, w którym się wychowujemy, ma wpływ na to, jakich dóbr pożądamy, ale jakby nie jest to sprzeczne z tym wąsko rozumianym subiektywizmem, o którym mówimy. I też jakby warto z góry zaznaczyć, że nie ma tutaj jakichś sądów etycznych stojących za tym pojęciem subiektywizmu. Tak, słowo wartość jest słowem bardzo wieloznacznym i w przypadku ekonomii oznacza to tylko właśnie szeregowanie dóbr na te potrzebne bardziej teraz i na te mniej potrzebne obecnie. I nie jest to, jeśli mówimy o wartości, to nie mówimy o wartościach w tym rozumieniu etycznym czy aksjologicznym, czyli o jakichś ideałach, do których człowiek miałby dążyć, czy podług których miałby żyć w konkretnej kulturze. Tak? I ekonomia tutaj nie wydaje żadnych sądów etycznych, tak? Nie mówi o tym, czy zawartość skal wartości poszczególnych osób jest poprawna, czy niepoprawna, czy jaka powinna być, czy powinniśmy jeść więcej chleba, czy mniej, kosztem innych dóbr. Po prostu ekonomia dzięki odwołaniu się do tych skal wartości potrafi wyjaśnić, dlaczego w danych okolicznościach chleb drożeje bądź tanieje na rynku. I wiedząc już tyle, co wiemy o naszych kategoriach działania, możemy zabrać się do wyjaśnienia tego fenomenu, od którego zaczęliśmy, mianowicie do wyjaśnienia cen rynkowych. Ponieważ ludzie w ramach działań, które rozważają, często stosują wymiany, czyli często ludzie wymieniają tytuły własności co do dóbr, które posiadają. I w przypadku takiej dobrowolnej wymiany, każda ze stron takiej wymiany spodziewa się wzrostu swojego dobrobytu. Dlatego mówimy, że te wymiany są ex ante korzystne. Ex ante, czyli jakby przed podjęciem działania. Natomiast to nie oznacza, że te wymiany będą ex post, czyli już po dokonaniu działania uznawane także za korzystne. Tak może się okazać, że koń, którego nabyliśmy, zupełnie się nie nadaje do pracy w polu i no, nie spełni tego naszego najważniejszego dla nas celu i to w ogóle no, nie da się z tym zwierzęciem współpracować. Albo może się okazać, że chleb, który kupiliśmy, no, nie jest tak naprawdę z mąki w pełni razowej, tylko
taka jest trochę ciemniejsza, ale to jest taka 720, a nie 2000. Więc no, to są jakieś problemy, które ex post mogą się pojawić w ocenie skutków naszego działania. Natomiast cały czas dokonując decyzji o tym, że podejmiemy wymianę, spodziewamy się, że dobro, które jest niżej na naszej skali wartości, wymienimy na takie, które jest na naszej skali wartości wyżej, tak? Czyli jakby dystrybucja dóbr w gospodarce się poprawi dzięki takiej wymianie. Tak? Ja na przykład oddam trzeci chleb, który już nie będzie mi potrzebny, ale zamiast tego dostanę pierwszą porcję oliwy, która jest mi potrzebna bardzo mocno do tego, żeby dobry użytek zrobić z tych dwóch chlebów, które mi zostaną, a z kolei druga osoba może mieć mnóstwo oliwy, a nie mieć żadnego chleba i każda ze stron dzięki tej wymianie będzie w stanie osiągnąć cele, które są na jej skali wartości wyżej niż to, z czego w wymianie rezygnuje. I kiedy ludzie się tak wymieniają różnymi dobrami, to na rynku powstają ceny, czyli pewne stosunki wymiany między dobrami. Tak, jeśli wymieniamy litr oliwy na trzy chleby, no to możemy powiedzieć, że cena litra oliwy to trzy chleby, a cena jednego chleba to 1/3 litra oliwy. I to po prostu znaczą ceny. Tak? To są pewne relacje wymiany pomiędzy dobrami. I te relacje między dobrami można wyjaśnić, odwołując się właśnie do skal wartości poszczególnych osób uczestniczących w wymianie i jakby mówiąc bardziej specyficznie, zależy to od położenia krańcowych jednostek u krańcowych i podkrańcowych nabywców i sprzedawców. Natomiast jest to proces, który przedstawia się standardowo w podręcznikach ekonomii jako przecinanie się krzywych popytu i podaży, który Państwo dość dobrze znają, więc nie będziemy go tutaj na części pierwsze rozbierać. Czyli ważniejsze jest to, żeby pamiętać o tym, skąd ta analiza się bierze i dlaczego te krzywe popytu i podaży w podręcznikach są skonstruowane tak, a nie inaczej. A one są skonstruowane tak, a nie inaczej, ponieważ właśnie są zgodne z prawem malejącej użyteczności krańcowej. I jeszcze na koniec, żeby rozpocząć pewne wątki, które będą dzisiaj dalej rozwijane. Kilka jeszcze o trzech zjawiskach sobie krótko powiemy, czy o trzech definicjach. Mianowicie dobra, czyli te środki, które używamy w działaniu, możemy podzielić na dwie ważne grupy. Na dobra konsumpcyjne, czyli takie, które bezpośrednio zaspokajają nasze potrzeby, i na dobra pośrednie, czyli takie, które nie dają nam bezpośredniej satysfakcji z osiągnięcia celu, ale one przybliżają nas do osiągnięcia tego celu w przyszłości. Czyli jeśli na przykład chcemy zjeść chleb, to piec do wypieku chleba nie będzie dla nas dobrem konsumpcyjnym, ponieważ nie sprawi, że się najemy, natomiast on pomaga w produkcji chleba, więc pomaga w tym, żeby te dobro konsumpcyjne się pojawiło i to będzie dla nas dobro pośrednie. I właśnie dobra kapitałowe, usługi pracy, czy ziemia, czyli jakaś fizyczna przestrzeń, bądź zasoby naturalne są takimi dobrami pośrednimi, które nie dają nam bezpośrednio satysfakcji, ale których możemy użyć do produkcji dóbr konsumpcyjnych, które nam już bezpośrednio satysfakcję dadzą. I pamiętając o tym rozróżnieniu, możemy jeszcze wracając do tych ekonomistów klasycznych, od których zaczęliśmy, możemy zauważyć, że w gospodarce ten jak przebieg wartości jest odwrotny od tego, który postulowali ekonomiści klasyczni. Także
Oni wskazywali, że to wartość dóbr konsumpcyjnych bierze się stąd, że wartościowe surowce, wartościowa praca zostały użyte do ich produkcji, a raczej jest dokładnie odwrotnie, jakby wartość idzie w przeciwną stronę niż produkcja. Mianowicie to przez to, że jakieś dobra konsumpcyjne są przez ludzi cenione jako te, które mogą zaspokoić ich potrzeby, które wynikają z ich skali wartości, to z tego powodu dobra pośrednie, takie jak narzędzia, ludzka praca, są także cenne. Więc jakby imputacja wartości, czyli to przekazywanie wartości, idzie w drugą stronę. Od dóbr konsumpcyjnych do dóbr kapitałowych, czy do pracy i ziemi. Tak, piec do wypieku chleba ma wartość dla nas dlatego, że ludzie cenią chleb jako dobro konsumpcyjne i dlatego opłaca się w produkcję takiego pieca zainwestować. Natomiast jeśli stworzymy maszynę, która będzie sprawna technicznie, ale nie będzie pomagać nam w wytworzeniu żadnego cennego dobra konsumpcyjnego, to taka maszyna nie będzie miała wysokiej ceny na rynku. Będzie jedynie miała wartość wynikającą z tego, że można to zezłomować i wykorzystać do produkcji innych dóbr, które się przyczynią właśnie do produkcji dóbr konsumpcyjnych. I ten proces imputacji wartości jest jeszcze nieco bardziej skomplikowany i o tym będzie na wykładzie o kalkulacji ekonomicznej, ale na razie można na takim ogólnym wniosku zakończyć.